Dobra, witamy w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy znowu, miał być maluch, ale wstrzymam się chwilę z maluchem, bo muszę sobie zrobić pewną rzecz. Oto mam tutaj taką płytkę do sprawdzenia z bebechami. Chcę mieć po prostu pewność, że ona jest dobra i jak to mówią, będę chciał ją po prostu się jej pozbyć. Dlatego sprawdzimy sobie ją dzisiaj, czy ona jest sprawna, przetestujemy, zobaczymy, pójdziemy z instrukcją. Już zamontowałem, za chwilę wam wszystko pokażę. Pójdziemy sobie z instrukcją, sprawdzimy, czy ma jakieś błędy, czy nie ma błędów, także zaczynamy. Myślę, że ci, którzy lubią moje zmagania i grzebania w płytach i w prockach, to będą zadowoleni. No, na malucha następnym razem będziemy działać, także zapraszam. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Tu możemy zobaczyć, już mam wszystko przygotowane, bo podpinałem sobie, także już będziemy działać. Dobra, mamy to z większej perspektywy zrobione. Już będziemy tutaj teraz to wszystko podłączać, podłączać. Robimy dwie wersje i dajemy. Odpalamy, zobaczmy. Karta diagnostyczna nam patrzy, co się dzieje. Teraz mamy jakiś błąd. 0,6 nam się wyświetlił i nie mamy obrazu. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Zaraz zobaczymy naszą instrukcję. Mam tutaj moją instrukcję i to mamy 0,6 błąd. Już będziemy patrzeć. Dobra. Sprawdźmy 0,6. Co oni tu napisali? Zarezerwowany. Rozpakuj. Kod pocztowy? Co? Co to za jakieś kurwa bzdury? Zainicjalizuj system hardware. Co to za jakieś kurwa bzdury wyszły? Dobra, ludziki. Jestem, co musiałem najpierw zrobić, bo nie chciało się, nie chciał się komputer odpalić. Czyli tak jak tutaj widzicie, świecę wam teraz, musiałem kombinować z pamięciami, bo albo tu, w którejś z tych slotach nie chciał działać, ale już poszło. Jak widzicie, mamy kod 25, czyli jak widzicie, instaluje się już system, przeszło, udało się. Powinno być 26, wtedy już nie ma żadnych najmniejszych problemów, ale 25 też, jak tutaj możecie zauważyć, jest wszystko dobrze. No najwięcej to się nagrzebałem z tymi pamięciami, żeby to miało rączki i nóżki. Teraz on już chce ustawienia, także nie pozostaje nam nic innego, jak wklepać po prostu i przechodzimy dalej, czy się gra. Przepraszam, zainstaluję. Tutaj się nic nie będzie działo, także wam nie zawracam gitary i za chwilę ponownie łączę. 5 minutes later. Przeszliśmy, jeśli chodzi o wpisanie tych wszystkich kodów tego, no i dalej instalujemy Wina. Mam nadzieję, że będzie bezproblemowo teraz już wszystko śmigać. Także czekamy, aż się zainstaluje Windows. Przeglądamy teraz, czy system pójdzie bezproblemowo. Czekajcie, muszę to przyciszyć, bo co by mnie kto nie zablokował. Dobra, no i zobaczmy, czy się Windows odpala. W naszej maszynce myślę, że się odpali. O, są pierwsze ustawienia. Myślę, że nie mamy tutaj większych problemów. Z tego, co tutaj widzimy, ciepamy ok. Nie mamy sterowników graficznych, ale to nic. To jest i tak tylko na próbę, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. No, myślę, że bezproblemowo. Dalej. No i
Dajemy zakończ. No, myślę, że nie ma większych problemów. Myślę, że możemy śmiało wszystko się pojawiło. Pewnie sterowników ten Windows nie będzie miał. Nie będzie już tak fajnie jak ostatnio. Nie widzę przez tą kamerę. A przyłączmy do klasycznego widoku. System. No i mamy AMD Sempron 2600 Plus, 1,65 GHz, 1 GB RAM. Sprzęt Manager. No i tu oczywiście nie mamy już sterowników, nie ma już do grafiki, nie ma do wideo, do multimediów. No, to trzeba wszystko poinstalować, słuchajcie. Myślę, że jest cacanie. Że jest dobrze. Geniusz. No i dobra, to byłoby na tyle. Taki krótki filmik z kolejnych bebechów z 2005 roku. Przynajmniej taka data pojawia się w BIOSie. Od tego BIOS zaczyna startować 2005. Także troszeczkę minęło czasu, od kiedy świetności tej płyty. W każdym razie chodziło mi o to, żeby to sprawdzić, czy jest dobra, czy grafika. Jeszcze później, to już poza kadrem, poinstaluję sterowniki. Posprawdzam wszystko tak, jak powinno być i myślę, że jest dobrze. Myślę, że jest elegancko. Hej!